Cześć, z tej strony Freaks i witam was w filmie na temat Seafury FB51, czyli najnowszego dodatku do francuskiego zrzewka powietrznego w update'cie Dancing Dragons. Rozpoczynamy od minięcia z BFM109G14 i szybko przekonujemy się, że BF109G14 jest zwrotniejszy niż Seafury FB51. Na szczęście uratuje mnie mój F4U4. Pierwsza rzecz, o której chcę porozmawiać, to wygląd tego samolotu. Jak widzimy, Seafury wygląda dosyć, powiedzmy, nietypowo. Głównie przez te asymetryczne chłodnice, które widzimy są wbudowane w skrzydła. Troszkę jak w Tempeście dwójce i uważam, że są straszne. Także, żeby pomóc brytyjsko-francuskim inżynierom, spędziłem około 30 sekund w gimpie i oto efekt. Proszę bardzo, Seafury Mark FB52. Grzeje się o połowę mniej i wygląda dwa razy ładniej. No to skoro estetykę mamy już z głowy, to porozmawiajmy o tym, jak ten samolot lata. Samolot znajduje się na BR-ze 5-7 i to jest jego największy problem. Do stosunkowo niedawna Seafury można było latać na BR-ze 5-3 i tam radził sobie bardzo dobrze. Jest to gorszy Tempest. Co nie? Więc skoro Tempest jest na 5-7, no to raczej logiczne byłoby umieszczenie tego samolotu na 5-3. Niestety podnieśli jego BR i obecnie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, na 5-7. A więc jak latamy Seafury? Oczywiście jak najszybciej. Jest to samolot, który w prostej linii i w nurku sprawuje się bardzo, bardzo dobrze. Zresztą jak to Tempest, bo tak naprawdę nie możemy na ten samolot patrzeć inaczej jak tylko na troszeczkę niedorozwiniętego Tempesta Mark II. Mamy bardzo podobny silnik, bardzo podobny układ samolotu. Tak naprawdę jedyne co nas od niego jakoś bardzo, bardzo różni, to możliwość lądowania na lotniskowcach i hak, który nam to umożliwia. Mamy 4 działka, kaliber 20 mm, Mark V Hispano. Niestety tylko 580 amunicji, co nie jest małą ilością, ale przy szybkostrzelności tych działek. Jeżeli wasz aim nie jest zbyt dobry, a mój jest legendarnie niezbyt wybitny, no to z tej amunicji idzie się wyprztykać stosunkowo szybko. Następna kwestia jest taka, że Seafury nie skręca dobrze. No ba, nie skręca nawet przeciętnie. Jest to jeden z gorzej skręcających samolotów na swoim BR-ze. No i w związku z czym lista samolotów, z którymi możemy wdać się w walkę kołową, nie jest zbyt długa. Na moje szczęście Focke-Wulf 190D również nie należy do jakichś, świecie, asów dogfightu, a więc możemy tutaj z nim się odrobinkę pokręcić. Tutaj widzieliście, że skręciłem delikatnie silnik, żeby dać mu się wyprzedzić. No i nie pozostaje tutaj nic jak tylko dopełnienie formalności. Tak jak mówię, 4 działka na spokojnie radzą sobie z Dorą. No i lecimy dalej. Największy problem tego samolotu, jak mówiłem wcześniej, to BR, na którym się znajduje. W związku z samolotami, na które możemy się natknąć. F4U4B. Z tym samolotem jedyną nadzieją Seafury'ego jest, nie wiem, być może wspinamy się delikatnie lepiej niż F4U4B. Natomiast we wszystkich innych aspektach, no, korsarz rozjedzie nas absolutnie jak chce. Jak 3U, tutaj jedyną deską ratunku jest lot nurkowy, w którym Seafury no, ma jakiekolwiek szanse ucieczki. Żeby było śmieszniej, Seafury przy glebie, mimo bycia bardzo szybkim samolotem w prostej linii, nie uciekniemy jakowi 3U. Także no. Tempest, to już mówiłem, ale na Tempesta raczej nie będziecie trafiać, ponieważ no, nie jest to zbyt popularny samolot. Jest to bardziej lepsza alternatywa, jeżeli chcecie polatać czymś brytyjskim na 5-7. No są Hayaty, są J2M, to jest naprawdę bardzo mocny BR, no i niestety Seafury lepiej gdyby został na tym swoim poczciwym 5-3. Natomiast na 5-7, jeżeli się uprzecie, możecie mieć kilka bitew, gdzie naprawdę będziecie mieli dużą ilość zestrzeleń.
Niestety nie jest to samolot, w którym wy kierujecie bitwy jakoś regularnie, że tak się wyrażę. F4U jest pode mną, tak jak mówię, wspina się odrobinkę gorzej. Niestety, no, jego klapy i jego moc silnika dają mu możliwość strzału. Właśnie dostałem jako kamerzysta ANM dwójką albo trójką, bo nie jestem pewien, w co jest uzbrojony F4U4 w czoło. Na całe szczęście ja też nie narzekam na brak koni mechanicznych i mogę ten mój nos podciągnąć do góry po to, żeby na niego spaść. No i umieszczone w skrzydłach działka dają dosyć spory margines. No i całe szczęście, że F4U w ten margines się mieści. W tym momencie widzicie wykres Seafury'ego. Jak widzicie, ostatni bieg pikuje ciutkę powyżej 5000 metrów, a więc na wysokości, w której... na wysokości, na której w tej bitwie rozpoczęliśmy walkę. Okej, wykres uszami róż i znika już. No i mamy F-82. Wiecie, że to jest mój ulubiony samolot. BR-53, czyli tak naprawdę adekwatny rywal. I nic nie daje mi takiego delikatnego uczucia mrowienia w okolicy krocza jak zestrzelenie F-82. Nie wiem, jakoś naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność. Nie pamiętam, kiedy ostatnio F-82 mnie zestrzeliło. Za każdym razem to ja jestem tym wygranym w starciu z tym samolotem. P-51, który tutaj nurkuje i atakuje BF-a, w sumie dwa BF-y, nie zauważył mnie. No i tutaj będziecie mieli przykład udowadniający, że Seafury bardzo dobrze trzyma prędkość w prostej linii, ponieważ jeżeli mam się postawić w roli tego P-51H, byłby to chyba jeden z najbardziej przerażających widoków, jeżeli widzicie przeciwnika, który leci za wami świecą i się do was zbliża, kiedy już wy nie macie prędkości. No, a to jest P-51H, czyli też samolot, no chyba jeden z najlepszych samolotów śmigłowych w tej naszej kochanej grze. A tutaj tylko i wyłącznie dla mojej chorej przyjemności kolejny klip z zestrzelania F-82, który w dodatku krążył nad swoim lotniskiem. No, kolejne szczypnięcie przyjemności pomiędzy nogami. Jak widzicie, 5000 metrów to jest dosyć magiczna wysokość dla Seafury'ego, ponieważ jest to wysokość, na której możemy jakkolwiek powalczyć na osiągi z jakiem 3U. Widzicie, że teraz ten jak 3U zrobił dosyć ciasny zakręt, a ja jestem dosyć rozpędzony, więc po prostu lecę w prostej linii. Prawie zostałem najpierw prawie zestrzelony, a potem prawie zramowany przez mojego BF-a 109G14. Także no, to by było dosyć komiczne. Na szczęście nic mi się nie stało. No i możemy zaatakować tego Jaka-3U, który decyduje się na ucieczkę w lot nurkowy. Jest to dosyć ciekawa strategia, bo jest to strategia, która nie ma prawa się udać, jeżeli goni was coś takiego jak Seafury, a wy lecicie samolotem, który jest znany z tego, że ma dosyć kruche skrzydła. Niemniej, jeżeli mój przeciwnik popełnia błąd, to nie będę mu przerywał zgodnie z naukami Sun Tzu. No i gonimy Jaka-3U. Jak widzicie, przekraczamy obecnie barierę 700. Jak 3U już będzie powoli miękku, natomiast ja nadal przyspieszam. Samolot ten redlinuje przy około 790 na godzinę. Oczywiście dla Jaka-3U jest to astronomiczna prędkość, o której ten samolot nawet nie chce słyszeć. No i w momencie, kiedy ten Jak-3U mógłby zrobić cokolwiek i najprawdopodobniej nie byłbym w stanie za nim dociągnąć, decyduje się on na taki dosyć ciekawy zakręt defensywny. No i korzystając z faktu, że nadal jestem w strefie prędkości, gdzie jestem dosyć nieuchwytny, no to postanawiam zabić kolejnego Jaka-3U, jako że są to priorytetowe cele. No i w tym brakecie 5-7 naprawdę, jeżeli widzicie Jaka-3U i macie okazję go rozwalić, no to spełnicie naprawdę dobry uczynek dla swojego teamu. Także strzelamy z 700 metrów. A jak wlatuje w nasze pociski, żegna się z bitwą, tak samo jak ja żegnam się z wami czołgiem i do usłyszenia.